Witam wszystkich. Mieliśmy się spotkać przy Orinie, ale mała zmiana planów, bo jak szedłem ostatnio, to po drodze będzie ciekawy dialog, który warto byłoby wam pokazać. Patrzcie, znowu to jest ten Stormson. Ty nadzorujesz dziuplę, co? A co do tego myśliwemu? Więc odpowiadasz za cały sprzęt z Eleksem, który znalazł się w Goliet. A co? Znalazłeś coś podczas polowania? Niszczycie wszystko, co tu trafia, czy czasem może wypróbowujecie, jak działa? Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, by wypróbować tę broń podczas walki? Miałbym dać komuś broń z zasilaną Eleksem, by sprawdzić, czy działa? Na przykład tobie? Ciekawy pomysł. Może spotkamy się później w tawernie i pogadamy o tym. Jasne, przyjdę do tawerny. I zapłacę. Tja. Z tym Stormsonem jest coś dziwnego. Dobra, ale tu jest nasz... bohater dnia. Ornir. Znalazłem Banitę. Nie żyje? Nie. Rozmawiałem z nim. Rozmawiałeś? A po co? Co ci powiedział? Chcę znów zacząć się z tobą wymieniać. Wymieniać? Jak to? Nie wiem, o czym mówisz. Zajmowanie się handlem jest wbrew prawu. Po co narażać się na śmierć? W kwestii Banity. Co? Co z nim? Dlaczego przestałeś z nim handlować? Nie handlowałem z nim! Ale kurze jak pies. Technologia zasilana Eleksem jest zakazana. Bez specjalnej licencji nie wolno handlować. Handel z ludźmi spoza Goliet jest zakazany. No, w każdym razie, co były śmieci? Nikomu nie robiłem krzywdy. Angrim monitorował krążący po okolicy Eleks. Aha. Aha, czyli musimy wydać hajs. A, bo dobra, wiecie co? Zostawię sobie to na później, bo nie chcę tracić hajsu. A hajs się może przydać z takiego względu, że... z takiego względu się hajs może przydać, że, no, że uczenie się tych skilli jest kosztowne. I teraz się tak zastanawiam, co by tu teraz zrobić. I w sumie wiem, co zrobię. Po pierwsze, zakomunikuję Cormagowi, że ogarnąłem sprawę konfliktu i przy okazji może uda mi się załatwić temat tej Sabin? Jakoś... Sadin chyba, no. Z problemem z zapamiętywaniem imion. I spróbuję buchnąć ten miecz, który... na którego mam questa. Wiem, dlaczego Eldur jest zły. Powiedział ci, dlaczego się awanturuje? Oran zabronił członkom klanu Młota wstępu do tawerny. No tak, pusty dzban denerwuje niektórych bardziej niż pusty żołądek. Widzę, że umiesz rozmawiać z ludźmi. Może wykorzystasz ten talent, by namówić... Już to zrobiłem. ...na tego zakazu. Sprawdzę, co Angrim ma do powiedzenia w tej sprawie. Skoro klan Żelaza może korzystać z tawerny, klan Młota też powinien mieć tę możliwość. Niesnaski między Eldurem a klanem Żelaza zostały zażegnane. Zatem Eldur może znów zacząć topić smutki w kieliszku, zamiast rozgłaszać je na mieście. Jak to zrobiłeś? Spuściłem w pierdol. Zgodził się, że najlepiej by klany współpracowały ze sobą. Krótka rozmowa, co? Nieważne, jak tego dokonałeś. Grunt, że sprawa się rozwiązała. Obawiałem się, że ta historia może się przerodzić w coś poważniejszego. Powinienem mieć więcej wiary. Ale muszę przyznać, że, rzeczywiście nawet nie wspierają. Całkiem szczegółowe modele twarzy są teraz, na to zwróciłem. O, dobra, Angrim, masz przejebane. To Angrim wszczął zamieszanie. Miał nadzieję, że jeśli zakaże obsługiwania klanu Młota w tawernie, więcej ludzi przyłączy się do klanu Żelaza. Jesteś pewny? Wiem to od Orana. W takim razie muszę pomówić z Ragnarem. Trzeba oduczyć Angrima stosowania podobnych wybiegów. Albowie dostarczają nam wystarczająco problemów. Wewnętrzne konflikty są niepotrzebne. Dziękuję za pomoc. Zgadzam to się. Zapłata. Niech ta sprawa
pozostanie między nami. Dobra. A czy on może mnie nauczyć? Jasne. A, walka. Okej. Okay. Czyli nic, co mnie na razie by interesowało. To jest takie średnie. Siła ataku. No, nad tym to bym się zastanowił. Czekaj, ale poczekaj, jeszcze jedna sprawa. Znowu kłopoty z zapasami? Jak mogę jej pomóc? Potrzebuję ludzi do odbierania dostaw jedzenia. Myślałem, że Angrim już kogoś wysłał. Ta, Angrim. Angrim odmówił wysłania kolejnych ludzi. Co jego zdaniem będziemy jeść, jeśli nikt nie odbierze dostaw? Wojownicy nie mogą walczyć z pustymi żołądkami. Jednakże, skoro Angrim odmówił, zagrożenie musi być duże. Wyślę ludzi, by pomogli Sindzie. Najpierw jednak muszę się upewnić, że mają większe szanse na przetrwanie. Niedawno udało nam się zdobyć kleryckie czujniki ruchu. Zabrano je do dziupli, gdzie mają pobrać z nich eleks. Zdobądź dla mnie taki czujnik. A Sinda dostanie pomoc. Możemy to od ręki nawet zrobić. A jeśli złapie mnie strażnik? Tej sytuacji lepiej uniknąć. Nie sądzisz? Słyszałem, że do dziupli można się dostać od góry. To powinno rozwiązać. Wiem, jak się dostać do dziupli. Wprawdzie mógłbyś działać jawnie. Jednak nie no, spokojnie. Zachował dyskrecję. Dobra, już cicho bądź. Spoko, ogarnę ci te czujniki. Przecież kurwa przypomina, że ten strawnik jest ślepy i nie zauważył, że dron mu wyleciał z tej japier. Nie, ja będę cisnął bekę chyba przez cały przez całą serię z tej sytuacji. Sobie kurwa tak po prostu dron wylatuje z dziupli obok strażnika, a nieważne. Dobra, i teraz zapisałem gierkę dlatego, że mamy ciężkie zadanie, bo musimy gwizdnąć mieczyk dla Baltrama. Chociaż nie jestem pewien, czy to dalej jest aktualne, skoro będzie chciał zwiewać, ale możemy spróbować. Tylko najpierw muszę ten mieczyk zlokalizować. A w zasadzie to nawet nie muszę, bo przecież mogę sobie na mapce pierdolnąć jego... A, Eldurowi jeszcze muszę... No to zaraz się tym zajmiemy. Tak, wiemy. Tylko... Fałszywe nauki, czy to było to... Okej, okay, a gdzie jest ten quest na... Gdzie jest ten quest do jasnej ciasnej na... Co to jest? Oj. To nie... To było to. Okej, okay. Poproszę to zadanie. Gdzie jest ten mieczyk? Musimy pogadać. Twoja mina sugeruje, że to coś poważnego. Jeden z moich ludzi został oskarżony o prowokowanie kłótni między klanem Młota a klanem Żelaza. Słyszałem o tym. Zbadałem tę sprawę i wygląda na to, że jego zachowanie jest usprawiedliwione. Został sprowokowany. Rozmawiałeś o tym z Angrimem? To Angrim jest sprawcą zamieszania. Sądził, że zmuszając Korana, by przestał obsługiwać klan Młota... Nieuczciwa konkurencja. Bawi się w politykę? Akurat gdy albowie stukają do naszych drzwi. Przypomnę naszemu drogiemu przyjacielowi, że według prawa wspólny cel stoi ponad interesami klanów. Dobrze, że przyszedłeś z tym do mnie. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojego wsparcia. Dobrze. Musimy... Dobra, nieważne. Okej. Zobaczmy tylko, czy ten mieczyk tam jest. Jest. Tylko, że gwizdnięcie go nie będzie takie proste zapewne. Dobra.
Chyba prościej będzie od tej strony się dostać. Jakby do tej sprawy podejść? Domyślam się, że jak tu tylko wejdę. Okej, to było proste. Jak wy kurwa pilnujecie? Już nie ma mnie. Oczywiście wykonanie tego questa tak trochę już kompletnie nas przekreśli nasze szanse, żeby dołączyć do berserków, ponieważ jak się spytamy o opinię Ragnarok, kurwa. Jak ty się nazywałeś? Spierdalaj. Ja jestem nie jestem berserkiem. I nigdy nie będę. Więc czekajcie, jak on się nazywał? Przynależność klanowa to sprawa drugorzędna. Ragnar. Jak się zapytamy Ragnara teraz o opinię, to on wspomni o tym, że zginął gdzieś ten miecz nieszczęsny. I się stało to akurat w momencie, jak się pojawiliśmy, więc raczej połączą te sprawy. Dobra, czy to jesteś Rika? Tak. Dzień dobry. Jeśli pragniesz odpocząć, znajdź ku temu miejsce i nie krępuj się. A jeśli Wiem. Jesteś głodny, z pewnością znajdziesz tu coś do jedzenia. Kłóciłbym się. Dziękuję. Witamy. Mam nadzieję, że przyjęto cię życzliwie. Obcym wydaje się, że przestrzeganie prawa definiuje całą naszą filozofię. Jednak pomiędzy nami wygląda na to, że Rika jest bardzo i każdej zagubionej duszy liberalną babką. Odżegnać się od wcześniejszych przyzwyczajeń. Także skądkolwiek przychodzisz, twoja pomoc jest mile widziana. Jaki sens ma dążenie do odbudowania świata, jeśli nie przestaniemy walczyć? Powinniśmy razem tworzyć wspólny świat. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Łakarimaszta. Dobra. Bertram, potrzebuje twojej pomocy. A właśnie, od jak dawna należysz do berserków? Urodziłam się tu. I nie wyobrażam sobie, bym mogła trafić lepiej. Na czym polega ta wyjątkowość? Jak powiedział Żelaznoręki, spośród wszystkich miejsc i wszystkich ludzi to właśnie nas natura obdarzyła magią. Autor tych słów raczej nie uchodził za poetę. Z całym szacunkiem dla jego wyczynów, ale Żelaznoręki był raczej żałosnym skurkowańcem. Nasze życie koncentruje się wokół tego, co najważniejsze. Nie potrzebujesz aż tak wiele, jak ci się wydaje. Myślę, że skłamnę. Żyć. Świetnie. Tego ci życzę. Tu będziesz bezpieczny i odnajdziesz swój cel. Ragnar pomoże ci znaleźć swoje miejsce. Wiem, że bywa ostry, ale presja jest duża, a on chce naszego dobra. No o właśnie. Dobra, już wyczerpmy wszystkie dialogi. Co to za miejsce? Dawno tego nie robiliśmy. To pozostałość starego świata. Nie ma ich wiele. Z wyższych balkonów jest lepszy widok. Możesz tam iść, jeśli chcesz. Może wtedy zrozumiesz, jak pięknie musiało tu być przed uderzeniem komety. Wygląda na to, że już ludzie starego świata doceniali wartość krajobrazu. No, widoki tutaj w Edanie są naprawdę ładne. I to jest jedna, ale pamiętajcie o tym, że Edan to jest tylko 1/3 tego świata. A w zasadzie to 1/4. Ponieważ tak, 1/3 to jest Edan z... 1/4 to jest Edan z Abessą, w której są dosyć podobne widoki, podobny klimat. 1/4 to... Kolejna czwarta to jest wielkie tereny pustynne, na których siedzą banici. Kolejna ćwiartka to jest miejsce, w którym najlepiej widać zniszczenia wywołane uderzeniem komety. Klimat jest tam nieprzyjazny dosyć. A kolejna czwartka to są lodowe pustkowie Aksakoru. No. Po co w takim razie budujecie te chatki? Ten budynek sprawdza się jako twierdza obronna, ale nie czujemy w nim bliskości z przyrodą. Potrzebujemy kontaktu z naturą. Każdy powinien znać miejsce, jakie zajmuje w przyrodzie. Ty, ja, wszyscy ludzie wokół jesteśmy częścią tej planety.
Dobra. O, może o Ragnarze coś opowiedz. Ty jesteś jego żoną, Ragnarze więc niezłomnym? Ten... Ragnarze, synu Biara? Jest naczelnikiem klanu Czarnowronów. Naczelnikiem, wojownikiem, przywódcą. I moim mężem. Twoim... Szkoda. Mężem? Jak można poślubić kogoś, kto ma subtelność burzy gradowej? Tak jest tylko wtedy, gdy wypełnia obowiązki przywódcy. Kiedy jest naczelnikiem. Ja wyszłam za mąż za mężczyznę. Dobra, nie mam szans. Poddaję się. Jak Ragnar został naczelnikiem? Zawdzięcza to ciężkiej pracy, zaangażowaniu i popularności. Jak kurwa byle karczmasz mi potrafi spuścić w pierdol. Liczysz na poznanie jakichś mrocznych tajemnic? Opowieść o drodze na szczyt usłanej trupami rywali? Nic z tego. To raczej historia o talencie, umiejętnościach i poświęceniu. Został berserkiem jako nastolatek. Odsłużył swoje w polu jako ogrodnik. Wsławił się obroną sadzonek przed mutantami i natychmiast mianowano go na wojownika. Kiedy był dzieckiem, poznał żelaznorękiego. Myślę, że to spotkanie odcisnęło na nim swe piętno. Zapragnął być taki jak on. I jest, tylko ma większe poczucie humoru. W ciężkich czasach berserkowie potrzebują kolejnego żelaznorękiego. I w tej kwestii mogą polegać na Ragnarze. Okej. Okay. Czy trzeba coś zrobić? Zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Pomagając, możesz zostać zauważony i awansować. Oczywiście w przypadku wyższych stanowisk o awans należy ubiegać się u naczelników. Popytaj w Goliet, a znajdziesz zadania odpowiadające twoim umiejętnościom. Chociaż jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Okej. Okay. Ostrzegam jednak, że to niebezpieczne zadanie. Dobra. Na czym polega niebezpieczeństwo? Na tym, co zwykle. Jeśli pochodzisz spoza murów, nie będzie to dla ciebie nic nowego. Nasi zwiadowcy donoszą, że parę dni temu mutanty zaatakowały kilku kleryków. Powiedzmy, że pomimo całej swojej technologii, klerycy musieli pożegnać się z tym. Wiem, trafiłem na nich. Jednak broń, która po nich została, nadal stanowi zagrożenie. Zwłaszcza, jeśli trafi w nieodpowiednie ręce. I chyba te okłesta już... ...zebrał i dostarczył Jorze. Powinien być w dziupli. Tam razem z pozostałymi pracownikami dba o to, by tego typu sprzęty nie mogły nam zaszkodzić. Nie zdobyłem broni. Ktoś już ją zabrał. Twoja mina sugeruje, że masz coś wspólnego z tym szczęśliwym zdarzeniem. Masz szczęście, że mówisz to mnie. Angrim, a nawet Ragnar nie znieśliby tego równie spokojnie. Co się stało, to się nie odstanie. Chyba nas nie lubi. Dobra, ale może Bertramowi pomoże. Bertram potrzebuje twojej pomocy. Bertram? Czyżby narobił sobie kolejnych długów? W ogóle Bertram to chyba kolejne imię pochodzące z Gothica 2. I przybył do Goliet w poszukiwaniu nowych wyznawców. Hakon, Bertram, chce, bym mu pomogła? Same sławy. Nie wywiązujesz się ze swojego zadania i przychodzisz, by prosić mnie o pomoc w zdradzie? Dlaczego sądzisz, że ci pomogę? Bertram tak twierdzi. Przysłał cię do mnie? Musi o być Chryste, Panie. Organizujemy transport sadzonki. Wysyłam kilka dodatkowych osób do pomocy. Bertram może dołączyć do karawany. Dzięki temu bezpiecznie wydostanie się z miasta i znajdzie poza zasięgiem Angrima. Poczekaj chwilę. Ojojoj. Załatwione. Bertram został dopisany do listy strażników. Wkrótce wyruszają. Dziękuję. Nie dziękuj mi. Życie to świętość. O Chryste, Panie. Dopuściliśmy się zdrady. Zarówno on, jak i ja. Okej. Okay. Czy nie po... Aha, czyli te... Nie pobawisz. Są zakazane. Zamknij pysk. Ale mogę wciąż... Tak, mogę wciąż... To Alric był, a nie... Beltram, to okej. No cóż, anulowało nam questa, ale to dlatego, że one się wykluczały, bo te questy dotyczy... Bo ten quest polegał na tym, że mogliśmy po prostu sprzedać Beltrama Angrimowi i Angrim by go rozszarpał. No ale my postanowiliśmy ocalić mu życie, więc... Nie powinno się polegać na maszynach. Zamknij ryj. W dupie to mam.
Dobra, czy Beltram mi podziękuje? Czy mam mu oddać tego questa, czy... A, nieważne. Beltram, znaczy Alric. Gdzie jesteś? Jeśli chodzi o te towary... Tak? Mam miecz Eryka Żelaznorękiego. To kawał historii. Przeszłość w moich rękach. Orgazmu nie dostań. Sprzedaj mnie. Boże święty. Najdrożej. Lepiej jak najszybciej go upłynnić. Ragnar się wścieknie, kiedy odkryje jego zniknięcie. Interes z tobą to przyjemność. A zapłata? Oczywiście. Dzięki, że odzyskałeś moją pamiątkę rodzinną. Czemu mam wrażenie, że to nie było do końca jego Dobra, nieważne. Mam to gdzieś. Właśnie, Alric, jeszcze sprawa jest. Nauczysz mnie czegoś? Jasne. Mam akurat 4 punkty nauki. W sumie możemy chyba je wydać teraz. Dobra, to tak. Wytrychy, to się przyda w chuj, ale nie mamy statystyk. Dobra, to wiecie co zrobimy? Mam nadzieję, że ja nie będę miał te... Właśnie, wiecie co? Tak mnie coś korci. Bo... Powiem tak. Dobra, może zacznijmy od tego, że ja rozdam punkty. Korci mnie, żeby wziąć sobie jakieś... Żeby wziąć jakieś sobie te... Korci mnie, żeby wziąć jakieś 3 właśnie zdolności z rzemiosła, bo akurat mam na to punkty nauki i kasę, żeby zamknąć questa Orina. Ale na razie się jeszcze przed tym powstrzymam. O, z Bornem jeszcze nie gadałem. Może on ma do nas jakieś sprawy. Szukasz tu czegoś? Kto pyta? Born, główny nadzorca plantacji sadzonych w Goliet. Born. Witaj w Goliet, perle Magalana. Tu możesz zobaczyć, jak kiedyś wyglądała nasza planeta. Jak wciąż ma szansę wyglądać. Stąpaj ostrożnie. Niektóre rośliny uprawiane na plantacjach sadzonych są bardzo delikatne. Uszkodzenie ich oznacza wygnanie do Doliny Wyklętych. Dlatego warto uważać, gdzie się stawia kroki. To ułatwia życie. Życie w Goliet jest o wiele lepsze od tego, co czeka w Dolinie. Plantacja sadzonek? No już wiemy, co to jest, ale... Hodujemy tu różne gatunki roślin. Najróżniejsze okazy, które udało nam się znaleźć. Najważniejszy z nich to Wszechserce. Gdziekolwiek rośnie, pobudza do życia całą okolicę. Dlatego jego sadzonki chronią specjalnie wzmocnione osłony. Dziko gnije zaatakowały ogrodników i sadzonki. Na co czekasz? Musimy chronić sadzonki. Spokojnie. Dziko gnije zostały wytłuczone. Wszystkie? Jesteś pewny? Czy to ty ochroniłeś sadzonki? Jeśli tak, jestem ci wdzięczny. Lepiej zajrzę do ogrodników. Sprawdzę, czy wszystko w porządku. Dziękuję raz jeszcze. Kim jest nadzorca? To osoba, która spędziła tyle czasu na tej samej posadzie, że wreszcie pozostali uznali, że lepiej sprawdzić. Uważaj na siebie. Dobra, nieważne już. Dobra, wiecie co? Sprawdzę na... Jeszcze... Dajcie mi się chwileczkę zastanowić, czy mi się to opłaci. Dobra. Na to brakuje mi zręczności. Szkoda, bo by się to przydało. To byłoby mieć fajne, ale z drugiej strony ja pierdzielę. 75 zręczności. No w hakowanie mógłbym, w zawodowy...
Ale z drugiej strony jeszcze jest dodatkowy problem, że to kosztuje hajs. To też jest kłopot. Kieszonkowiec. Nie wiem, czy to... myślę, że to będzie się skalować względem zręczności, ale no kurde, no... No korci mnie to trochę. Z drugiej strony też nie chcę sobie spierdolić buildu, bo to naprawdę nie jest trudne w tej grze. Możecie mi wierzyć. No otwieranie zamków od biedy, ale brakuje to statystyki. No i co, dobra, nie, wiecie co, odpuszczę to sobie na razie. Myślę, że zrobienie jednego questa bez wydawania hajsu... Albo wiecie co, jebać to. Zużyję Elexit. Bo z jednej strony 400 Elexitu to jest kupa kasy, a z drugiej strony to wiecie. Więcej wydam na wbicie tego trzeciego poziomu. A, dobra, 300, no to jakoś odżałuję. Proszę, może Elexit cię przekona. Skoro tak ci na tym zależy, niech będzie. Zacznę znów handlować z Bigbim. Nie mam zamiaru ryzykować wygnania. Jeśli padnie na mnie choćby cień podejrzenia, kończę z tym. Jakby co, powiem, że też brałeś w tym udział. Jeśli zacznę iść na... Dobra, weź. Zabieram cię ze sobą. Dobrze. Zacznę znów handlować z Bigbim. Możesz mu przekazać, że warunki pozostają te same. Nie. Powiedz, że chcę więcej. Z powodu ryzyka. Dobra. No, kolejne misje... nieważne. A, tak, to było anulowanie tego zlecenia na... O, patrzcie, dziupla jest pod nami. Wiecie, co to znaczy. Skorzystam z okazji. Dobra, wezmę Elexit. Bo szkoda, że... O, jeszcze tylko 300 takich... kryształków i się ten... Mi się to zwróci wszystko. A tutaj nikt się nie kręci, tylko strażnik. Ślepy strażnik tylko sobie tam stoi, więc czemu by nie pookradać tego miejsca ze wszystkiego, co się tam kurwa... Okej, okay, o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że zbieranie elektrozłomu jest zabronione, dlaczego siarka jest zabroniona? Czy to nie jest... A, nieważne. A czekajcie, tu jeszcze jest coś do zebrania. I na wszelki wielki, żeby się nie narażać, pikniemy bokiem. Dobra, i co tam jeszcze chciałem zrobić? A, miałem... Zaraz sprawdzę w adiunktorze. Questy. Świat tam, średniowieczni sprzymierzeńcy, to jebać to, też na razie walić, berserker wojo, to za chwilę się tym zajmiemy. Zapasy żywności, bla bla bla, w poszukiwaniu wskazówek, a, no to w sumie tylko to nam, tylko te dwie rzeczy nam zostały, to zaczniemy od te... Zacznę od tego, że poinformujemy Eldura. Poinformujemy Eldura o tym, że ogarnęliśmy temat. A w zasadzie to, jako że już mi się troszeczkę spieszy, to już sobie zaznaczymy. Wykluczony klan. Oczywiście znowu, po raz kolejny zagramy na nosie temu strażnikowi i ominiemy go jakby nigdy nic. Siema. Oran
zniósł zakaz. Klan młody. Warto, żeby się on o tym dowiedział. Proszę, proszę, wygadany by strzecha z ciebie. Jak tego dokonałeś? Bywam przekonujący. Spuściłem mu w pierdol. Cokolwiek zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. Proszę, weź to. Skromne podziękowanie od klanu Młota. Dziękuję, Młocie. A właśnie, może quest od niego dostaniemy, bo nie wyczerpałem wszystkich opcji. Widziałeś, jak rozbił się obletywa żalbów? Jasne, miałem miejsce w pierwszym rzędzie. Bum! Należało się kanali. Lata w kółko i straszy ludzi. Ktoś podziękował mu we właściwy sposób. Widziałeś, właściwy sposób? Nie, coś zrobiło bum i poszedł w dół. Cokolwiek to było, stało się szybko. To tylko pokazuje, że technologia jest szaleństwem. Nie ma opcji, żeby ktoś wsadził mnie do takiego ustrojstwa. Maszyny są wbrew naturze. Widzisz, do czego się nadają, kiedy spadają z nieba. Dobra. Czy oblatywacz mógł zestrzelić któryś z berserków? Nie ma mowy. Gdyby zrobił to któryś z naszych, urządziliby paradę na jego cześć. Wszyscy gadaliby tylko o tym. Nie. Tym bardziej zastanawiające jest, kto to zrobił. Sadzonki? Co to takiego? A co to? To Wszechserca. Okej. Okay. Wszechserca? Co to takiego? Właśnie, chyba w głowie berserków. Pierś karmiąca Magalana. Wrzuć takie do ziemi, a zobaczysz, jak cała okolica zaczyna rozkwitać. Zanim pojawiła się mana, wokół było tylko pustkowie. Sadzonki wzmacnia się maną, a kiedy dojrzeją i zmienią się we Wszechserca, oczyszczają ziemię z eleksu i przywracają ją do życia. Eleks zatruwa ziemię? Eleks zatruwa wszystko. Jeśli jednak zasadzimy wystarczająco dużo Wszechserc, cały Magaran znów się zazieleni. Chyba że do tego czasu ci przeklęci albowie zdmuchną wszystko w pył. Mana. Boże, jak my nic nie wiemy. I magia. Aby się dowiedzieć, jak działa, najlepiej zapytać kogoś takiego jak Kaldrim. Ja widzę tylko rezultaty. Wokół magia, a ty obrabiasz pole. Musisz się czuć beznadziejnie. Tak, dzięki za dobre słowo. Dobra, skończyliśmy z nim. Dobra. I w sumie, jako wy tu już jesteśmy, to przy okazji może jeszcze zajrzyjmy tylko do Cormaga. O, bo oddawajmy questy po prostu w skrócie, które nam jeszcze zostały, żeby następny już odcinek zacząć tak trochę z czystym kątem. I znowu mi znikła z widoku ta świątynia, no cóż. Na ślepotę to czasami nic nie jesteśmy w stanie poradzić. Dobra, polecę skrótem. Mam już w sumie gdzieś. Ja już sobie tak nagrabiłem berserków, że nie będę sobie głowy zawracał ich zakazami za bardzo. No, jeszcze kawałek. Jak przekroczymy te czerwone pole, to musimy pamiętać o tym, że będzie nam się wolniej chłodził ten plecaczek. To też trzeba mieć na uwadze. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ła! Mało brakowało. Kaldrim, sprawa jest. W sprawie Orika. Wiesz, co się z nim stało? A chuj, koniec z miłym gościem. Tak, mam dla ciebie informację. Dobrze, dobrze. Powiedz wszystko, co wiesz. No to ma przejebane. Ci idioci z klanu Młota. Jak mogli sądzić, że to dobry pomysł? Dziękuję ci za tę informację. Teraz muszę dopilnować, by sprawiedliwości stało się zadość. A właśnie. Czy wymienisz manę na eleks? Chętnie. Na razie nie.
Dobra, i co tam jeszcze chciałem zrobić? A, jeszcze Cormac i myślę, że od następnego odcinka zajmiemy się zadaniem dla Durasa. No bo w sumie czemu nie? I tak prędzej czy później trzeba byłoby wyjść. A, sorry. Cormac, gdzie jesteś? A, pewnie jest w tym domu. Nie. O, tu siedzi. Mam czujnik ruchu, o który prosiłeś. Świetna robota. Moi ludzie będą mieli szansę zawczasu zobaczyć zbliżające się niebezpieczeństwo. Powiedz Sindzie, że może liczyć na pomoc klanu Młota. Powiem moim ludziom, by się przygotowali. Dobra. No to myślę, że... A dobra, jeszcze już podejdziemy do Sindy. Tak z odcinka nie mogę skończyć, no ale cóż. Sytuacja jest jaka... Sytuacja nas do tego zmusza. A myślę, że po nagrody warto się zgłaszać jak najbardziej. I przy okazji może dostaniemy punkty, które będziemy mogli na coś wymienić. No trochę długi odcinek, ale no trochę się działo w nim. Znaczy no w końcu zaczęliśmy jakieś questy realizować, a nie tylko je zbierać. Tu była Sinda? Eluvina. Zatrzymać złodzieja! Szlak. Nie tak to miało wyglądać. Powiedz mi proszę, że ten autosave nie był jakoś w chuj daleko. Chciałem zagadać. To był problem. Właśnie zrobiłem taki. Okej. Dobra, nie jest tak źle. Czekajcie, w którą stronę się do niej szło? W tamtą chyba. Właśnie to był taki problem jak u Laresa w Gothiku 1, że chciało się zagadać do niego, a było pełno gratów wokół niego i się przez przypadek wzięło jakiś przedmiot zamiast do niego zagadało. I już problem. Nie gliczuj się, gro. Trochę mi się spieszy. Biegnij. Dobra, ludzie póki co mają w dupie nas, bardzo dobrze. Muszę się nauczyć sprawnie posługiwać tym plecakiem. Sinda! Podejście numer 2. Klan Młota zajmie się dostawami. Naprawdę? Przekonałeś Cormaga, by pomógł? Tak. No. O, nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. Myślałam, że tu oszaleję. Chcę ci podziękować i zaproponować zapłatę. Dobra. Tyle, ile się twoim zdaniem należy. Zapłać tyle, ile się twoim zdaniem należy. Klan Żelaza powinien się zgłosić po dwie wypłaty. Teraz to się już raczej nie stanie. Pierwsza wynosiła 250 kryształków. A nie, czekajcie. Druga, kolejne 250. Czyli dostaniesz 500. No i zajebiście. Warto być miłym. Dobra. No to my sobie zaczniemy kolejny odcinek tam w miejscu, gdzie sto... Albo nawet w tym punkcie. To w sumie nie ma wielkiego znaczenia. Ale póki co to było na tyle. Tak więc mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.